Witajcie ponownie. No nie dawało mi to spokoju, bo miałem w pracy wrażenie, że ten B99 gra jakby odrobinę lepiej od tego NB10B i go przyniosłem do testów tylko na dzisiaj. Jutro znowu go zaniosę do pracy, bo dzisiaj akurat mam wolne. Także na weekend go sobie zabieram do pracy. Mógłbym sobie zabrać tego, ale tego wolę zostawić w domu, bo ten jest wizualnie w idealnym stanie, ten jest trochę poobdzierany, to w razie jakby ktoś tam przy nim coś gmyrał, to nic mu tam się nie powinno stać. Ewentualnie mogą go tam brudnymi łapskami wymacać. Ale to szczegół. Nie zginie tam na pewno, a nawet jakby mu się coś stało, to ten kosztował dwa razy mniej, no bo ten wygląda lepiej, pilot był do niego w zestawie, a same takie piloty czasami też około 100 kosztują. I w tym kabla nie było, a też mi się śmiać chce samemu z siebie, bo na aukcji było napisane, że ten model to jest NB99BK, co było dla mnie dziwne, jakie BK, bo tutaj u góry na klapie jest napisane tylko B99, myślałem, że może to jest jakieś oznaczenie. Bo tutaj na przykład jest NB10B, czyli myślałem, że to BK to jest model. A tutaj na klapie jest tylko B99, a BK to chyba oznaczało to, że on był bez kabla. Tylko ktoś tego nie dodał w opisie, no ale przynajmniej tak mi się wydaje. No bo kabla, ani kabla w nim nie było, ani pilota do niego nie było, ale na szczęście piloty mam dwa i do B505, który pasuje, i do tego oryginalny. No i co? No stawiając na stole tego NB10, a tego na fotelu, to faktycznie miałem wrażenie, że ten gra lepiej, ale znowu jak tego postawiłem na fotelu, a tego na stole, to już nie było słychać tej różnicy, dlatego obydwa postawiłem mniej więcej podobnie, nie zmieszczą się na fotelu, na stole też się obydwa nie zmieszczą, są tak wielkie, że nie da się ich postawić obok, nie mam takiej powierzchni, chyba żebym gdzieś miejsce na podłodze zrobił. No ale dobra, myślę, że jak będą stały tutaj, to będą grały podobnie. No i zobaczmy. Najpierw B99. Obydwa są ustawione na beat. Bas na maksa dla testu. I chwilę posłuchajmy tego. I teraz to samo na tym. Faktycznie ten tak jakby troszeczkę bardziej głucho gra od tego. Bardzo podobnie grają, ale ten na tym samym trybie jakby tak troszeczkę stonowany, tak troszeczkę głucho, ale czy gorzej? Nie, ciężko powiedzieć. Bardzo podobnie grają, no ale jednak już zauważyłem niejednokrotnie tutaj ten ACS rzadziej się zaświeca, mniej płynnie chodzi niż w tym, także pod względem dźwięku są prawie takie same, ale ACS tutaj jednak troszeczkę płynniejszy jest, trochę to lepiej brzmi. Aha, no miałem o tym magnetofonie wspomnieć. No w pracy mi całą noc chodził dobrze, chociaż w opisie było napisane na aukcji, że on ma magnetofon zepsuty. Może całkiem zepsuty nie jest, ale właśnie jak go przyniosłem do domu, siedzi tu jakaś kaseta, to coś zaczęło piszczeć, chyba paski jakieś, czy jakieś mechanizmy wytarte, bo gra, ale coś piszczy ten magnetofon. Piszczy, ale jak się da głośniej, to tego nie słychać. A jak się magnetofony mają,
porównaniu drugiego. Tutaj chyba jedna głowica jest troszkę w lepszym stanie, bo tą właśnie czyściłem. Nie, gorzej nie jest. Magnetofony też grają bardzo podobnie, tylko jednak tutaj coś z mechanizmami już nie domaga. Jak widać, bardziej wyeksploatowany od tego. Także wizualnie widać, że ktoś go ostro nosił gdzieś na imprezki albo gdzieś w plenery. Dobra, tutaj. Kasety, że tutaj na tej stronie tak bardziej faluje, a tutaj powinno być czyściej. No nie jest czyściej. Aha, no właśnie przełożyłem sobie płytkę, a że ten MP3 nie odczytuje tak jak ten, bo tutaj chociaż płytkę właśnie, ja tu przełożyłem płytkę z MP3, to i tak chyba na tym nie będzie odtwarzał, gdzie ja położyłem pilota. Zobaczymy, czy coś ruszy, ale on... Muszę tego w ogóle chyba od prądu odłączyć, bo mi ten będzie się załączał. Bo pilot obydwa naraz uruchamia. Co jest? Przecież ja go wyłączyłem. No i ten magnetofon też piszczy, jak się go uruchamia. Na ciebie doskonałe promocje i niskie ceny. Teraz schab wieprzowy 9,99. Nie, ta płytka chyba siedzi w Panasonicu, albo gdzieś ją podziałem, także to bez znaczenia, ale na pewno tutaj ten napęd działa. CD, tyle że akurat nie mam płyty pod ręką. Jest tylko MP3, która chodzi jedynie w NB10. No ale zobaczmy, co tu się pokaże. Może coś tam ruszy. Nie, chyba nic z tego. Ten nie czyta MP3. No i ten właśnie też w tej cenie, poza tym, że za te prawie 400, bo on też niecałe 400 kosztował, chyba tam jakieś 370 zł. Mamy napęd CD, który czyta MP3, tutaj nie ma tego. Mamy pilota, mamy super wygląd, mamy oryginalny pasek z tą taką łatką, której tutaj nie ma. No ten nie czyta MP3, to jest jakaś moja płytka zgrywana już kilkanaście lat temu. A ten to czyta. Czytywanie. Co jest? Ściszyłem. Aha, jeszcze raz trzeba nacisnąć. Tu jakieś stare gnioty mam. Sprzed kilkunastu lat.
Może na tym sobie sprawdźmy, jak tutaj gra CV z MP3. Welcome, you will dance all the night on the new electro sound of flop, flop, flop. Check the sound. Dobra, nie będę denerwował sąsiadów, bo może jeszcze śpią. Także porównanie już mam ze sobą, za sobą. Na szczęście nie różnią się od siebie jakoś znacząco dźwiękiem. Takie tylko miałem wrażenie, że ten tak jakby odrobinkę głucho gra, ale ten jakby troszkę agresywnie, ale może mi się tylko tak wydaje. Grają bardzo podobnie, ale jednak ACS tutaj troszeczkę płynniej pracuje i to jest plus dla NB10. A poza tym, znaczy NB99, poza tym NB10, B99, to jest B99, to jest NB10B. Myli mi się to. Tutaj wszystko inne jest na plus dla tego modelu. Tutaj jedynie tylko ACS chyba troszkę płynniej pracuje. Całą noc słuchałem, miałem takie wrażenie, że na tych samych utworach z radia było lepiej to słychać niż na tym, którego słucham już od 2 tygodni. Ten czas szybko leci. No i to na tyle tych moich wrażeń. To kończę, trzymajcie się, papatki.